Dzisiaj naszą misją jest honorowanie właśnie tych, którzy to robią znakomicie, tych, których stawiamy za wzorce innym, tych, z których jesteśmy dumni. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, produktów, usług, a także, jak to zostało powiedziane, no jeszcze innowacji, co jest w dzisiejszym świecie przecież niezwykle ważne, ale także próbujemy honorować wybitnych Polaków. To już po raz 11 raz będziemy wybierali wybitnych Polaków, osoby, które swoimi dokonaniami pokazują, jak, mówiąc krótko, że Polak potrafi. To dotyczy zarówno Polaków, którzy pracują w naszym kraju, ale także tych, którzy pracują za granicą. To jest bardzo ważne. Oni są często niezwykle pełni sukcesów na świecie, znani tam nie tylko wśród Polonii, a często są nieznani w naszym kraju. Ważne jest, żeby pokazywać właśnie te osoby, bo naprawdę mamy powody, żeby być z nich dumni. Wszystko toczy się kołem, bo 55 lat temu zostałem oficjalnie zawiadomiony przez przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że przestałem być Polakiem, że i mój paszport został unieważniony. Także fakt, że dzisiaj jestem laureatem Nagrody Wybitny Polak, której, jak widzimy, przede mną otrzymali i noblista prezydent Lech Wałęsa i mój mentor, profesor, przyjaciel Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi i tak dalej. A przyjmuję to jako wielki zaszczyt i z pokorą. I jako chyba pierwszy gest wyciągnięcia ręki w stosunku do naszej emigracji 68. A dzisiaj chyba nie ma tak naprawdę Stanów Zjednoczonych liczącego się uniwersytetu, na których przedstawiciele czy członkowie naszej emigracji nie zajmowaliby wysokich pozycji naukowych, dydaktycznych, administracyjnych. Ale też co chciałbym powiedzieć? Chciałbym powiedzieć, że przemoc i nie wiem, nienawiść, czy jakaś zupełnie bezinteresowna zawiść, wygnała z tego kraju bardzo, bardzo wielu ludzi różnych religii i że w XX wieku, na początkach, na przełomie XIX i XX wieku, stąd wyjechała grupa polskich Żydów, którzy tam za oceanem stworzyli przemysł, bo to już nie jest tylko fabryka snów, to dzisiaj jest przemysł, który rządzi światem, nie oszukujmy się. My, przemysł medialny, dzisiaj decyduje, kto będzie następnym prezydentem, kto pójdzie do więzienia, jaki będzie kurs, prawda, waluty. I nie ma dzisiaj tak naprawdę dziedziny medialnej. Myślę tutaj nie tylko o filmie telewizji, radiu i tak dalej, ale o przemysłach pokrewnych, jak turystyka, kosmetyki, prawda, które gdybyśmy nie zwinęli to w czasie, wszystko wraca tutaj, do kraju nad Wisłą. I o tym zresztą są moje książki, ja o tym piszę. Nie będę wam w tej chwili państwo robił lekcji historii, bo może to sobie zatrzymam na inną okazję, ale Polska naprawdę ma być czego dumna. Prawda? Bo tacy ludzie, prawda, jak Samuel Goldwyn, jak trzech braci Warnerów, jak Louis Binet, jak Bill Wilder, jak Fred Zimmermann, ta lista jest niesłychanie długa. Wszyscy są stąd. I Polska o nich jakby zapomniała. I moją pracą bardzo chciałbym przypomnieć po prostu, co wszystko po pierwsze Polska straciła, a po drugie, że takie właśnie rzeczy jak przemoc, nienawiść, nacjonalizm nie działa na korzyść. I że uczmy się na błędach, że powinniśmy, prawda, wyciągać z tego wnioski. I właśnie to, że mogę to robić,
jest w pewnym sensie i zaszczytem, i chyba moim obowiązkiem. Także dziękuję bardzo za ten zaszczyt. Bardzo serdecznie dziękuję.